Przygotowania do gotowania trwały kilka godzin, liczyły się nawet najdrobniejsze szczegóły. Wszystko musiało być tak, jak to dawniej bywało. Stara wiejska chata, tradycyjna kuchnia, drewniany opał. Taka kuchnia, jak wiele osób jeszcze pamięta z rodzinnych wizyt na wsi. Karol Okrasa nieprzypadkowo wybrał na miejsce swojego programu Muzeum Wsi Radomskiej. Chciał nawiązać do kuchni staropolskiej, choć punktem wyjścia była potrawa niemiecka, dziś znana jako amerykański hamburger. Nazywany wcześniej stekiem hamburskim, rzeczywiście rozpowszechniony na cały świat w Stanach Zjednoczonych, ale poprzez imigrantów niemieckich, więc dzisiaj nie ma tak naprawdę znaczenia gdzie. Hamburger znany jest na całym świecie. Pytanie tylko, czy znany z takiej postaci, jak my go dzisiaj zrobiliśmy. Starałem się pokazać, że po raz kolejny, że można się w kuchni absolutnie bawić i niekoniecznie trzeba się trzymać tej klasyki, czyli hamburger nie zawsze musi być z wołowiny. Ja już jadałem w swojej karierze znakomite hamburgery, chociażby z polskiej dziczyzny. Polecam. Skoro program nosi nazwę Okrasa łamie przepisy, to autor zmamał żelazne zasady znane ze smażenia hamburgerów. Po pierwsze, punktem wyjścia była nie wołowina, a mięso z kaczki. Wszystko powstawało etapami. Choć z pozoru na planie nagrania było sporo chaosu, to tak naprawdę Karol Okrasa precyzyjnie realizował swój plan. A to, że ten plan przewidywał dużą dozę improwizacji, no to już inna sprawa. Dla naszych telewidzów autor steka uchylił rąbka tajemnicy. To jest taki hamburger po radomsku chyba, ale bardziej też po staropolsku, bo połączenie jak gdyby taka klasyczna rzecz, jeśli chodzi o łączenie mięsa z owocami. Szczególnie teraz w tym okresie takim zimowym, wczesnowiosennym, późnojesiennym z suszonymi owocami. To było dosyć wymowne i charakterystyczne właśnie dla kuchni wielkich kucharzy tamtego okresu, więc dzisiaj mięso z kaczki doprawione suszoną śliwką, suszoną morelą, żurawiną i tak naprawdę to wszystko. Później tylko jeszcze do tego fajerczaki, czyli takie placki, które chyba każda gospodyni, każda babcia zna tak naprawdę ze swojego dzieciństwa, pieczone bezpośrednio na fajerkach. Jak hamburger, to nie mogło obyć się bez sosu, a to kruche placki, na których Karol Okrasa mógł umieścić kolejne warstwy wspomnianego steka. Wszystkie czynności kulinarne autor programu wykonywał sam, a ekipa telewizyjna starała się pokazać wszystko w jak najlepszym świetle. Ale w przypadku programu kulinarnego nic nie zastąpi smaku. Po kilku godzinach pracy przyszedł czas na egzamin. Autor sam spróbował, jak smakuje. Był już stek hamburski, a dzisiaj będzie stek radomski. Potem potrawy próbowała cała ekipa. Próbowaliśmy i my. Stek smakował wyśmienicie. A jaki miał zapach? Czy stek radomski może trafić na stoły w całej Polsce i stać się na przykład elementem promocji Radomia? Karol Okrasa tonował nastroje. Na waszym miejscu aż tak bym nie ryzykował i nie przeceniał moich umiejętności. Myślę, że zostawmy go, że to jest hamburger złamany w programie, który prowadzimy. Nie chciałbym tutaj nikomu nic narzucać. Może spróbujcie zrobić w domu, wszystkim to polecam, a dopiero później zdecydujecie. Na steku cała sprawa się nie zakończyła, bo niemal gotowy był już staropolski bigos. Palce lizać. Karol Okrasa stwierdził jednak, że bigos musi jeszcze dojść. Niestety degustacja się opóźniała i nie mogliśmy już czekać. Program, który powstawał w Muzeum Wsi Radomskiej, będzie emitowany w pierwszy weekend grudnia.